Czekaj, a ty myślałeś o tym, że to przetrwa 20 lat? Wtedy, 20 lat temu? Tak do przodu się raczej nie myślałem. Pierwszy raz, ale to jeszcze było szybciej niż 2002. Znaczy, nigdy nie miałem wątpliwości, że te spotkania są potrzebne, nie? Że warto. Poszłam i patrzę, a oni o tym sprzęcie. To ta G2 to ona miała 3 miliony pikseli i to wystarczyło, że zdjęcia tam 30x40 były znakomitej jakości. Ja je fizycznie jeszcze posiadam. I wyciągają te maszyny, wiesz, to wódź, to coś tam i tak dalej. Ale potem było sympatyczniej coraz bardziej i dlatego. Były nawet osoby, które mnie uczyły. No myślę, że z tych osób, które są od samego początku, to chyba jesteś tylko ty, Józku. Jedne z pierwszych spotkań to już był właśnie Związek Polskich Artystów Fotografików na Warszawskiej. No i jak związek to Andrzej. Zostałam. Jeszcze Konjakowski był wtedy. To miałeś szansę potem pójść do knajpy, czy do Kryształowej, czy do innej i pogadać. Takie początkujące jeszcze były, ale to jak to z jakiegoś towarzystwa Gliwickiego. Ja pamiętam, to było rok czy dwa po eksplozji internetu i wszyscy byli trochę znudzeni już internetem, bo przy internecie się siedzi, nie ma interakcji, nie ma drugiego człowieka, nie ma z kim pogadać. Potem żeśmy z Majkiem uznali, że trzeba się spotykać i gadać i o sprzęcie, i o fotografii. Pierwsze spotkania tam się odbyły, a potem Szymona żeśmy dość nieco później dokoptowali. Nie? Zawsze tam bywał w galerii, był otwarty na młodych ludzi, tłumaczył i tak dalej. Był moment, kiedy wybuchł internet, wielu ludzi w internecie siedziało całymi godzinami. No, pasja fotografowania, która wiesz, no, jakby nie ma granic, nie ma znaczenia kto kim jest i co robi. Aczkolwiek no, jakby z racji tego, co robi, no, mógł się podzielić takimi czy innymi doświadczeniami z całą. W STF-ie trzeba mieć cierpliwość, wyrozumiałość. Także tematu było bez liku i ludzie tym byli bardzo zaciekawieni. No kilkanaście osób. Moje pierwsze spotkanie to właśnie w tej kawiarni, którą potem zamknięto. Bo... Tańcowałem z pomysłem sprzedać wszystko w 3 piguły, skoro nie korzystam, ale stwierdziłem, że nie. Po tym chyba w tym spotkaniu Józef powiedział, że a może byś wpadł tam tego. I pamiętam, że no ja przyjechałem tak, siadłem sobie w kącie, słucham, mówię. No i od tego się zaczęło po prostu. I jakoś tak pecha mieliśmy, że gdzie poszliśmy, to oni zamykali nam te kawiarki. Tak, nie wiem. W bardzo różnych miejscach byśmy te spotkania. Ale pamiętam, że to jest dużo było. Były u nas dwie, trzy osoby. No, Kazik był. Kazik, Waldek. Waldek już dwa, nawet są zdjęcia. Ale tak. Zawsze ogieniek się żarzył, prawda? Tak, zawsze był, nigdy nie zgasł. Zaprosiła mnie znajoma serdeczna. Znamy się z Anią ze starych zawodowych. Tak, Ania mnie zaprosiła, to zaproszenie u mnie chwilę jakby przeleżało, dojrzewało. Potem je zaakceptowałem i to moje członkostwo znowuż tak trochę przeleżało. Jest nas sześć osób czasami. 16, czasami 26, ale ten ogień rzeczywiście trzeba podsycać cały czas i nie ma... Zaczął następne dwudziestolecie po prostu. Tak naprawdę dba i to jest super, to jest fajne. Dzięki ci, Józefie, za to wszystko. Ja miałem też szczęście, wszystko zaczęło. No a potem już pracowałem jako fotoreporter i wiedziałem, że warto się spotykać i że warto rozmawiać o fotografii, bo generalnie rzecz biorąc, fotografia to nie tylko obrazy. Tak? Bo tak naprawdę ta grupa ludzi jest dla mnie takim lekarstwem. To zawsze w różnych aspektach. Fotografia to życie, życie to fotografia. No właśnie. To zapominam o problemach. Jak w grupie po prostu przyjaciół. I to jest piękne. I za to ci, Józefie, dzięki. Bo myśmy się dobrali ze względu na fotografię i ona nas naprawdę łączy. Ale powiem wam coś takiego, że będąc na tych spotkaniach, nieraz się więcej czegoś nauczyłem. Przeczytanie tych wszystkich książek tyle mi nie pomogło, to co ty powiedziałeś w jednym zdaniu. I przyjechałeś na spotkanie, byłeś, nieraz nie mogłeś, nie przyjechałeś, no sorry, nikt cię nie przepytywał, nikt cię nie robił zarzutów. Tak, pamiętam ten dzień, kiedy spotkałam Józka. No i ten dzień, kiedy właśnie on powiedział, no to co, no, może pani panów załączyć, tak? No, to jest cała masa tych dni. Ale taki jakbyś miał jeden wybrać, to... Nie, to jest? Nie ma. Nie mam pomysłu na ten dzień. Nie masz na ten dzień. No ja najbardziej pamiętam to pierwsze spotkanie z tym właśnie Związku Artystów Fotografików. Powiem, że wystawy w Tychach też bardzo jakoś tak miło wspominam.
było takie spotkanie, które nazwaliśmy zaduszkami fotograficznymi, na które przyjechał do nas Andrzej Koniakowski. Ja przyszedłem tutaj wspomnienia dopiero budować, tworzyć, także ja zapamiętam dzisiejsze spotkanie, niewątpliwie. Za następne 20 lat. Obyśmy doczekali wszyscy. I bardzo źle przetrwali. Pamiętam, to było 9 września chyba, jeśli się nie mylę. Tak, i to była dla mnie nagroda i dla Heleńki Wolińskiej. Ja wiem, że skomentował, wiesz, ale to było prawie 20 lat. Pierwsza moja wystawa, pierwsza moja nagroda. I od razu Andrzej dostrzegł talent. Tak, wiesz, 20 lat pięknej przygody. Nie pamiętam dokładnie kiedy, jak się dowiedziałem, ale pierwszy raz. Także takie były początki. Byliśmy też na jakiejś wystawie, nie wiem, czy to było. Bezdomny też był, bardzo fajny. Zauważyłem, że jest taka grupa i zastanawiałem się stosunkowo długo, bo może za długo, bo dopiero kilka lat temu wstąpiłem. Czuję, że tak późno się dołączyłem. Nie? Bardzo sympatyczna grupa i polecam każdemu. Myślałem o lokalnym grupie jakiejś. Tak sprawił, że w jednym pokoju pojawił się taki fotograf, którego już znałem, Józef Wolny. On mi coś tam opowiedział i tak dalej. A u mnie to też był proces, w związku z tym chyba już 2 lata później. To jest siła tej grupy. Znaczy, nigdy nie miałem wątpliwości, że te spotkania są potrzebne, nie? Że warto. Bo ja nie chcę, żeby to patetycznie brzmiało, nie o to mi chodzi. Natomiast strasznie jesteście potrzebni. Thank you.